życiu piękne są tylko chwile. I teraz słyszę w naszych głowach, no co ty? Często pędzimy gdzieś, chcemy coś osiągnąć. I w tym całym naszym biegu codziennym zapominamy o najważniejszym. I właśnie ten pęd prowadzi do bardzo nieciekawych, nieprzyjemnych konsekwencji. Pojawia się wypalenie. To znaczy, niektórzy są wypaleni, niektórzy spaleni. Natomiast mimo wszystko często gubimy się i tracimy chęć z codziennych przyjemności. Nawet z naszej pasji. O pracy już nie wspomnę. Także nasze relacje z rodziną mogą drastycznie się zmienić. Dzisiaj uświadomimy sobie wszyscy, co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze. W sierpniu zeszłego roku szukałem nowego zajęcia. Jakiegoś hobby, jakiejś pasji. Praca zdalna jest ciekawym rozwiązaniem. A na dłuższą metę brakuje nam ludzi. Brakuje nam wyzwań. Codziennych interakcji. Dowiedziałem się o tym, że jest takie miejsce, gdzie ludzie spotykają się i mówią do siebie na różne tematy. Są takie zasady, przysięgi członkostwa. Pomyślałem sobie, co to jest sekta. Ale postanowiłem, że zaryzykuję, spróbuję, a może akurat. Co się okazało? Jest to klub, nie wiem czy znacie, nazywa się Toastmasters. I postanowiłem, że do tego klubu dołączę. Później opowiem co i jak ogólnie, jeżeli chodzi o ten klub. No i co się okazało? Pierwsze spotkanie, tak zwane gorące pytania, co myślę, że brzmi ciekawe. To wejdę, zaimprowizuję. Co się okazało? Wyszedłem. Dostałem odpowiedź. Powiedziałem coś nie do końca logicznego, nawet sensownego. Co się okazało? Jakieś głosowanie, jakaś nagroda w ogóle spodobało się. Pierwsze miejsce, w którym ja mówię, nie doładłem do składu, jeszcze wygrywam. Jeszcze oklaski. No idealne miejsce dla mnie. No lepiej sobie tego nie mogłem wyobrazić. Postanowiłem, że warto byłoby coś osiągnąć. Pojawiło się pewne zadanie. Mówię, postaram się coś w tym mówieniu po prostu wygrać. Jakiś konkurs. Dobrze było z tymi improwizacjami. Tam się mówi, a każdy potem tak wybaczy, no bo improwizowałeś, tak? Więc masz prawo do błędu. No i zacząłem uczęszczać na spotkania. Jedno, drugie, jeden klub, drugi, trzeci. Robić projekty. I ciągle było mi mało. I ciągle był ten pęd. Jeden projekt, drugi projekt, konkurs, drugi konkurs. Skończyłem nawet ścieżkę. Stwierdziłem, no dobra, jest ich 12. Pora na kolejną. I w pewnym momencie tego pędu wychodzę na gorące pytania, dostaję pytanie. Mówię, dobra, odpowiadamy. Przygotowuję się. Otwieram usta i nagle suchar. Nikt się nie śmieje. Wygrałem ten konkurs? Nie. Całe szczęście. Wracam do domu i myślę sobie, co się dzieje? Zawsze to uwielbiałem. Te spotkania, to wychodzenie na scenę, te projekty. A w pewnym momencie poczułem, że coś się zmieniło, coś zatraciłem, coś straciłem. Jakieś takie wypalenie się pojawiło. I rozmawiam z moim dobrym, powiedziałbym nawet przyjacielem, Cyril Dimitrov. De facto mistrz Europy, półfinalista mistrzostw świata. Przemawiamy. I Cyril powiedział mi jedną ważną rzecz. W życiu idzie się tylko ten jeden moment. Celebruj momenty.
Ja mówię, moment. Faktycznie. Ja pędzę, robię te projekty, te mowy i w pewnym momencie nie doceniam tych pojedynczych chwil. I zaczynam sobie przypominać te momenty, ten moment w tym klubie i tylko w tym klubie, w innych również, ale tym bardziej, były takie trzy momenty, które pamiętam. Pierwszy moment, gorące pytania, 3 listopada. Nic gorących pytań, mistrzyni, Michalina Kliś. Dobrze mówię? Kliś? Tak, tak. Dokładnie tak. Tylko sprawdzam. Czyli znacie, okej. Okay. 3 listopada. Dostaję pytanie. Którędy idzie kamień nerkowy? Proszę? Którędy idzie kamień nerkowy? Odpowiedziałem. Odpowiadając, widziałem, że publiczność się uśmiecha, śmieje. Nie wiem, czy ze mnie, czy ze mną. Oby to drugie. Ale właśnie to był ten moment, gdy na to pytanie o kamieniu nerkowym odpowiadałem z tej sceny. To był ten moment, dla którego warto było tutaj przyjść. Moment drugi. 1 grudnia. Miałem mowę o Titanicu. Moja pasja, historia, muzyka, orkiestra grająca do końca, góra lodowa i Kate Winslet. Poprosiłem Dorotę Michałowską o ewaluację. Dorota wychodzi, bierze flipchart. Jak to zrobiła? Nie wiem. Na pustym flipcharcie wielkie rysunki gór lodowych, opisana cała ewaluacja i podnosi jeden za drugim. Jak to zrobiła, kiedy? Magic trick. Rewelacja. I to właśnie był kolejny moment, w którym poczułem się szczęśliwy, że jestem w tym klubie. Moment trzeci. Konkurs. Ja mam tą koszulę na sobie. Półfinał Mistrzostw Polski. Obrudziłem. Cyprian Forc. Na konkurs ewaluacji pożyczył mi swoją marynarkę, żebym mógł wystąpić i się nie stresować. Kilka momentów. A to właśnie te momenty były dla mnie warte, aby tu przyjść. Są nagrody, są puchary, ale najważniejsza jest ta zmiana, która następuje w naszej głowie. Że w każdej przygodzie, w związku, w pracy, w przyjaźni, w małżeństwie i to Toastmasters, liczą się te momenty. Ten moment prowadzi do naszego sukcesu. A ty, który moment pamiętasz?